Jestem właśnie w Sobiborze. Widzę, że są tu jakieś prowadzone prace archeologiczne, wykopaliskowe. Czyli istny obóz koncentracyjny. Nie chcę dalej wchodzić, bo może być monitoring założony. Nie wiem nawet co to jest. Ale miejsce historyczne. Zrobili zakaz wstępu. Ja ten wstęp złamałem. Droga, nie wiem gdzie to prowadzi wszystko. To takie sobie historyczne miejsce, z których uciekło 200 parę osób. Są tu tablice. Kurde, ciężko to się wspomina. Nie wiem co to za komin, co to w ogóle jest. Ale pod tym namiotem pewnie ktoś coś kopie. Archeolodzy. Tam dalej w głębi jest jakiś... pewnie mauzoleum. Trzeba powoli wracać. Spoczywają w pokoju wszyscy ci, którzy zginęli. Tu obok mnie jest zaraz alejka. Rząd tablic z opisem. Tu jest alejka osób, którzy zginęli. Właśnie tak to wygląda. Nie będę dalej tam szedł. Starczy mi wspomników i